Siemanko, witajcie, przed nami święta, już jutro Wielkanoc, więc mamy nadzieję, że dzisiaj ta radość ze świętowania wybrzmi w naszym programie. Radość wybrzmiewa także w naszych stylówach. Jak sami widzicie, jesteśmy już ładnie ubrani do tego, żeby zasiąść przy wielkanocnym stole. No, na tym stole wielkanocnym co u nas? Jajeczka, zajączek, piękne bazie, ale czy o to chodzi w świętach Wielkiej Nocy? No, mi się nie wydaje, bo wydaje mi się, że chyba o coś znacznie piękniejsze. Ale pogadamy też o tym, jak świętować, jak tę radość wyrazić. To co? Teraz po prostu zaczynamy! Co prawda święta dopiero przed nami, ale dzisiaj pogadaliśmy o tym, jak to dobrze przeżywać, jak w ogóle świętować, jak się cieszyć, bo mamy z czego. Mamy z czego, bo Chrystus zmartwychwstał i zmienia wszystko. Także zapraszamy na rozmowę. Mówi się, że... to się mówi jeszcze raz. Mówi się, że Ziemia Święta jest piątą Ewangelią. Dlaczego? Dlatego, że tłumaczy nam Ewangelię. I o tym będzie, ale też o tych różnicach w przeżywaniu świąt wielkanocnych. Dzisiaj mówimy o tym, jak świętować, jak możemy wyrażać naszą radość nie tylko w Kościele, ale również tam, bo przecież mamy się z czego cieszyć. No bo radość jest ogromna. Jezus zmartwychwstał, my się z tego cieszymy, a teraz dowiecie się, jak tę radość przeżywać. W tym celu odwiedzimy Śląsk, a właściwie wspólnotę Kachal. 10 godzin to mało czy dużo? 10 godzin pracy to pewnie dużo, ale 10 godzin spędzonych z ukochaną osobą na rozmowie albo po prostu milczeniu to już sama przyjemność. W Wodzisławiu Śląskim wspólnota Kachal organizuje właśnie 10-godzinne uwielbienie. Tylko w Tobie spokój, Panie. Dla mnie osobiście Kachal to jest moje życie. To jest miejsce, gdzie odkrywam Kościół. Jest to, nie będę ukrywał, czasami trud. To jest wspólnota po prostu uwielbieniowa. Naszą główną taką modlitwą jest modlitwa uwielbienia. Przyjeżdżamy, żeby uwielbiać Pana Boga i On jest najważniejszy wtedy na tym miejscu, na którym jesteśmy. Fajnie, jak są ludzie, ale nie przeszkadza nam, jak ich też nie ma, dlatego że to jakby jest częścią tego wszystkiego. Uwielbienie przede wszystkim Pan Bóg i to, że my jesteśmy, stajemy w miejscu, w którym chcemy Jego imię wywyższyć, Jego imię uwielbić i o tym śpiewać i być jakby natchnionym Jego Duchem Świętym. A Ty tak osobiście co czujesz, kiedy jesteś na scenie i śpiewasz właśnie w ramach uwielbienia? Czuję niesamowitą więź z Panem Bogiem i z Duchem Świętym. Kocham uwielbienie, kocham miejsce, w którym podczas tego czasu odcinamy jakby rzeczy, które są na co dzień, zabierają nam bardzo dużo uwagi, gdzieś tam nam zabierają czas albo zmartwienia jakieś. I w miejscu, kiedy stajemy w uwielbieniu, ja staję w uwielbieniu, jestem tylko ja i Pan Bóg, oczywiście razem z zespołem, ale wtedy mamy szeroko oczy i uszy otwarte na to, co On chce robić i jesteśmy wtedy dla Niego. Więc ja wtedy czuję pełnię, że tak powiem, i czuję to, że On jest realny, On jest prawdziwy i to nie jest coś mistycznego, czego nie możemy dotknąć. Możemy usłyszeć Bożą obecność, usłyszeć, co On do nas mówi, do naszych miast, do naszych rodzin i to też odczuwam. Zachęciłaś mnie, to wracajmy na to uwielbienie teraz. Dobra. Można modlić się, można tańczyć, można śpiewać, ale można też napić się dobrej kawy, zjeść pyszne ciacho. Ktoś idąc na zakupy wpada i tak na 15 minut, a w zasadzie zostaje na godzinę. Także można usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia do naszego serca, co myśli o nas. W trakcie 10 godzin dzieją się różne rzeczy. Każdy set praktycznie jest troszeczkę inny, bo zmieniają się zespoły, które każdy troszkę inaczej gra. Poza tym toczy się tu wiele rzeczy jednocześnie. Jest uwielbienie muzyką, śpiewem, jest uwielbienie tańcem, flagami, jest uwielbienie czasem malarstwem. Taniec jest też w wielu miejscach ujęty w Biblii, kiedy ludzie, szczególnie kiedy się cieszą, to tańczą dla Boga i to też jest forma modlitwy. Wznoszą swoje ręce, klaszczą, kręcą się w kółko. Wierzę, że tutaj, w tym miejscu, kiedy modlimy się, po prostu doświadczamy tego, że Bóg z nami jest. Dla mnie jest to świetne miejsce, gdzie
mogę przestać myśleć o sobie w końcu. I mogę zwrócić się do Boga. I mogę myśleć o Nim. I nie jest to łatwe. Jest to bardzo trudne, bo problemy, moje sprawy, moje zaprzątają rzeczy. Głowę. Tak, tak. A tu jest to po prostu czyste uwielbienie i tylko ważny jest On. Natalia, ty jesteś protestantką. Co więc tutaj robisz? Tak, jestem protestantką. Myślę, że buduję jedność, że o to chodzi, żebyśmy po prostu byli coraz bardziej świadomi tego, że gramy do jednej bramki. Łapiemy się w miejscach, które nas łączą, a na pewno łączy nas wspólna modlitwa i uwielbienie. A muzyka dla protestantów jest bardzo ważna. Przecież Hillsong to są protestanci. Powiedz, czym różni się ta muzyka katolicka od protestanckiej, jeśli chodzi o muzykę w kościele? No na pewno ta muzyka u nas jest... jak to ująć? Może mniej sakralna, okej. Jest więcej jakichś takich rozrywkowych, może wydawać się czasem kawałków, ale myślę, że ja chyba bym tego tak nie rozdzielała, bo tu i tu muzyka jest po to, żeby nam pomóc się modlić. I to jest najważniejsze. Mówi się, że Ziemia Święta jest jak piąta Ewangelia, dlatego że będąc tam można wiele o Biblii się nauczyć. I teraz o tej Ziemi Świętej, ale również w kontekście świąt wielkanocnych, które przeżywamy, porozmawiamy z naszym gościem, a z nami Sylwia, która nie tylko kocha Ziemię Świętą, ale też tam poniekąd żyje. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. To skąd twoje zainteresowanie tym miejscem? Jak tam trafiłaś? No, muszę przyznać, że w inny sposób niż większość osób, które trafia do Ziemi Świętej, które jadą tam na pielgrzymkę. Ja tam pojechałam dlatego, że byłam studentką arabistyki. Wtedy odkryłam głębię tego miejsca, a po drodze również poznałam tam mojego męża. Jak pachnie zmartwychwstanie? Jak dla mnie pachnie świecą miodową taką. Cała Jerozolima jest właśnie taka... W tym zapachu tych świec, to nawet można sobie kupić tam na bazarach, jest taka, to są świece, które są zapalane w bazylice Zmartwychwstania. Wielkanoc, akurat w Wielkanoc tą, kiedy świętują kościoły prawosławne. I ona jest taka nadpalona i można sobie ją kupić właśnie odpaloną właśnie w ten dzień. I no to jest zapach, który naprawdę można tego kilkadziesiąt lat nie czuć i później jak się to poczuje, to okej, to jest Jerozolima. Jak wygląda wasze wspólne świętowanie Wielkanocy? Nie ma tych tradycji, które są w Polsce obecne, za to są inne. Przede wszystkim to są święta, które się świętuje. I tutaj niestety, ale zazwyczaj dwa razy, bo kościoły katolickie i czy właściwie różne obrządki kościoła katolickiego i kościoły prawosławne zazwyczaj nie świętują w tym samym czasie, a wśród chrześcijan są różne denominacje, więc bardzo dużo jest rodzin mieszanych, więc oni też się jakby nie kłócą o to, tylko właściwie świętują po prostu dwa razy, więc to jest taki ekumeniczny wymiar tych świąt i tego przeżywania. Myślę, że tutaj dużą częścią tego przeżywania jest to, że chrześcijanie są tam w mniejszości. I to świętowanie zazwyczaj nie jest ograniczane. Dla nich ta tożsamość chrześcijańska bliskowschodnia, często się mówi o nich chrześcijanie arabscy, ale to głównie dlatego, że po prostu mówią po arabsku, ale, ale różne to pochodzenie jest ich również. Dla nich jest bardzo ważne to, że oni są chrześcijanami z Bliskiego Wschodu, właśnie potomkami tych pierwszych chrześcijan. To jest ogromna część ich tożsamości. Sylwia, w internecie widziałam zdjęcie ślubne z twoim mężem w Grocie Narodzenia, więc muszę zapytać o ten wątek miłosny. Jak poznałaś swojego męża Józefa, przyszłego męża? Jak wyglądało takie typowe arabskie wesele? My się poznaliśmy w święta Bożego Narodzenia, w Wigilię i w Betlejem, więc to wszystko się tak złożyło bardzo, bardzo ciekawie. Mój mąż właśnie stamtąd pochodzi, z Betlejem i to było już parę lat temu, dwa lata później wzięliśmy ślub. Nasze wesele to było typowe arabskie, ale arabskie chrześcijańskie wesele, bo jeżeli chodzi o Arabów muzułmanów, to tam zazwyczaj te wesela są rozdzielone. Panie się bawią osobno, panowie osobno, więc u mnie było troszkę bardziej tak podobnie do tego, co się dzieje w Polsce, ale jednak wiele, wiele rzeczy było inaczej. Przede wszystkim muzyka była całkowicie inna. To jest wesele, które jest krótkie, ale bardzo intensywne. Nie jest tak jak właśnie u nas, że trwa to tam od godziny 15 do 3 nad ranem, tylko raczej od 20 do 1 albo od 20 do 12 w nocy i
jest bardzo intensywne. Tam praktycznie się siądzie tylko, żeby zjeść właśnie najpierw kolację, a później tort, a reszta to jest tańczenie. Mhm. Czy w kontekście nadal trwającej wojny w Ziemi Świętej ci ludzie w ogóle mogą świętować, świętują zmartwychwstanie? I jak jest z perspektywy rodziny twojego męża, która jest w Betlejem, może to nie jest bezpośrednio miejsce zagrożone, no ale jednak chyba to napięcie nadal tam jest. Niestety nie jest to eskalacja pierwsza od bardzo dawna, bo ten konflikt jest nadal nierozwiązany, więc eskaluje co kilka lat. Więc niestety nie jest to nowość, ale z drugiej strony no faktycznie tegoroczne świętowanie jest naznaczone tym konfliktem, tą eskalacją. Przede wszystkim oczywiście dla mieszkańców Strefy Gazy to jest najtrudniejsze. Tam również jest maleńka wspólnota chrześcijan, wprawdzie tylko 1000 osób, ale w tym dwumilionowym miejscu, ale jednak. Więc dla nich to świętowanie jest właściwie tylko modlitwą o przetrwanie, o to, żeby przeżyć. Mhm. Jeżeli chodzi o chrześcijan w pozostałych częściach Ziemi Świętej, no to tutaj również raczej trzeba zwrócić uwagę na poszukiwanie tego głębszego sensu Wielkanocy, czyli bardziej niż właśnie ta beztroska, ta taka radość właśnie wesołkowata, beztroska, to właśnie bardziej to jest poszukiwanie nadziei. No to tego nam życzymy, wszystkim. Sobie życzymy, wam też życzymy, a tobie kochana dziękujemy i mamy nadzieję, że jeszcze będzie nam dane odwiedzić Ziemię Świętą z Rabanem. No właśnie, może Raban by wreszcie pojechał. Powinien. Katarzyna, powinien, no właśnie. Tak. O to się modlimy, tak? Amen! Cześć! Okres Wielkiej Nocy to czas radości i celebracji życia. Ale w tym roku postanowiłem, że podejdę do tematu Wielkanocy przewrotnie i zaprezentuję wam muzykę i artystów pochodzących z Wyspy Wielkanocnej. Wyspa Wielkanocna, leżąca na Pacyfiku, jest jednym z najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi. A swoją nazwę zawdzięcza temu, że została odkryta dokładnie w niedzielę wielkanocną w 1722 roku. Wysłuchaliśmy przed chwilą zespołu Matatoa, który w swojej muzyce splata tradycyjne dźwięki i rytmy z elementami rocka, reggae i popu, wnosząc w ten sposób unikalne brzmienie z Wyspy Wielkanocnej na scenę światową. Ich występy na festiwalach i koncertach promują kulturę wyspy, a teksty piosenek opowiadają o duchowym związku człowieka z naturą oraz o głębokim szacunku i miłości do ziemi. Jednak muzycy z Rapa Nui, jak nazywają swoją wyspę mieszkańcy, nie tylko propagują swój bogaty folklor. Mahani Taewe, wyjątkowa pianistka klasyczna, nie tylko przynosi klasykę do swojej ojczyzny, ale również otwiera drzwi muzyki dla dzieci poprzez swoją szkołę muzyczną Toki. Jej debiutancki album Rapa Nui Odyssey zdobył uznanie na światowym rynku muzycznym, a jej życie i twórczość zostały uwiecznione w filmie dokumentalnym Song of Rapa Nui. Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de... Mimo, że na Wyspie Wielkanocnej mieszka nieco ponad 7,5 tysiąca osób, nie sposób pominąć wkładu tamtejszych muzyków w międzynarodową scenę. I choć nie mieszkają już na wyspie, jak na przykład Anna Tijoux, tworząca we Francji, w dalszym ciągu są dumnymi ambasadorami swojego kraju. Podobnie jak niewątpliwie najsłynniejszy muzyk, którego rodzice pochodzą z Rapa Nui, czyli wokalista zespołu Faith No More, Mike Patton. W tym odcinku mówimy o świętowaniu, o tym, jak się cieszyć, a mamy przecież czego, bo już jutro niedziela Zmartwychwstania
Wielkanoc. Mam taką obserwację, że w Wielkim Poście wysyp był różnych poradników, jak to Wielki Post przeżyć. A proszę bardzo, czy mamy jakiś poradnik, jak dobrze przeżyć święta zmartwychwstania? Myślę, że o tym będzie ta rozmowa, bo chyba nie ma takiego jednego poradnika. No, nie ma takiego poradnika, ale mamy tutaj osobę, która poradzi nam, jak przeżyć dobrze święta. A naszym gościem jest Agata. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, cześć. Co w zasadzie świętujemy już jutro? Zmartwychwstanie, czyli najważniejsze wydarzenie, myślę, że w historii świata, ale też w historii każdego z nas. Jeśli spotkaliśmy zmartwychwstałego, to mamy to doświadczenie i wiemy, że to zmienia wszystko. A są tacy, co mówią, że Boże Narodzenie jest ważniejsze. Bo Pan Jezus się urodził, bo się dzielimy prezentami, a tu używasz odważnych słów, że to najważniejsze. No tam dzięki męce śmierci i zmartwychwstaniu dokonało się nasze zbawienie, więc nie ma nic ważniejszego. Oczywiście tajemnica wcielenia też jest bardzo ważna, ale ta tajemnica i prawda o zmartwychwstaniu, bo to jest nie tylko to, że my coś wspominamy, my wiemy, że to się naprawdę wydarzyło i my to aktualizujemy i wierzę w to, że doświadczamy na co dzień, to jest sens naszej wiary. Jak ty zazwyczaj spędzasz te święta, niedzielę? Bardzo rodzinnie, myślę, ale zanim niedziela, to jest ta noc, noc paschalna i dla mnie to jest najważniejsza liturgia w ciągu roku. Kiedy też Kościół nas tak pięknie prowadzi przez czytania, pokazując całą ekonomię zbawienia, całą drogę Bożego planu do tego miejsca, w którym możemy z radości krzyczeć, że jesteśmy wolni, tak? Że w Nim jest wszystko możliwe. I też to pięknie wygląda, to tak trochę zachęcająco dla naszych widzów. Motyw odpalenia ognia, świeca, światło, no to robi wrażenie. I ta symbolika jest bardzo bogata. Ale ktoś inny by powiedział, że nie, no najdłuższa msza, no to tyle trwa, no tak, bo to trwa, nie? Tyle czytań, ja nie będę na to szedł, pójdę w niedzielę do kościoła. Ja pierwszy raz byłam na tej liturgii dopiero przed bierzmowaniem, czyli naprawdę dosyć późno i szczerze mówiąc byłam zachwycona, ale nie w takim sensie emocjonalnym, tylko właśnie duchowym. Że te czytania mają swój rytm, że nawet muzycznie i artystycznie ta liturgia ma swój rytm, swój przebieg i że kroczek po kroczku jesteśmy wprowadzani i w tajemnicę chrztu, i w tajemnicę tego otwartego grobu i ten krzyk Alleluja, który śpiewamy w całej wspólnocie razem, to naprawdę pokazuje, co to znaczy być Kościołem. Dlaczego zmartwychwstanie potrafi zachwycić? A to jest niesamowite pytanie, powiem ci. Dlatego, że zmartwychwstanie to miłość. I dlatego, że Jezus zmartwychwstając pokonał grzech i śmierć, pokazał, że nie ma nic niemożliwego i że dał nam drogę do zmartwychwstania. Dlatego, że Jezus pokazał, że jest Zbawicielem. Już nie ma większego z cudów. On po prostu przyszedł i zrobił to, czego chciał Ojciec. Pokazał Jego wolę, czyli wolę miłości względem nas. Czy da się dobrze przeżyć niedzielę zmartwychwstania bez tych wcześniejszych dni, Triduum? To jest trudne pytanie i nie chciałabym powiedzieć, że nie da się. Bo ja wierzę w to, że Pan Bóg ma swoje drogi i potrafi znaleźć to miejsce w naszym sercu, gdzie sprawi, że przeżyjemy to nawet jeśli nie było tych poprzednich dni. Natomiast na pewno te dni pomagają dobrze przeżyć i że ja bym zachęcała, żeby nie skupiać się wtedy na przygotowaniach, na sprzątaniu, na gotowaniu, gdzieś dać temu właściwe miejsce, a skorzystać z tego, co Kościół nam daje w całym Triduum. No właśnie, to jak przeżyć w takim razie dobrze święta Wielkiej Nocy? No bo dla niektórych one się zaczynają w sobotę święceniem pokarmów, potem niedziela msza święta, no i w poniedziałek, żeby się polać trochę wodą. I to są święta, które wielu Polaków spędza, a tu się okazuje, że jednak te święta i to przeżywanie startuje już w czwartek i że można to faktycznie przeżyć, nie stawiając na pierwszym planie koszyczka z jajeczkami. Może być też tak, że to, jak przeżyjemy święta, jest trochę skutkiem tego, jak przeżywaliśmy już Wielki Post. Może być też tak, że to zależy od naszej aktualnej dyspozycji i sytuacji, w jakiej jesteśmy, bo jeśli przeżywam żałobę i potem będę słuchać, cieszcie się, jest zmartwychwstanie, radujcie się, to mi i tak będzie trudno się cieszyć. I mogłam mieć po ludzku najlepiej spełnione wszystkie kroki Wielkiego Postu, a i tak będzie mi trudno. Więc ja bym powiedziała, że
pozwólmy Bogu robić z nami to, co On może robić w sytuacji, w jakiej my jesteśmy. Że nie skupiajmy się na tym, że muszę teraz odhaczyć poszczególne punkty, okna, drzwi, albo wpisać się w jakiś schemat, który mi ktoś podał, tylko idźmy za natchnieniami Ducha Świętego. Zobaczmy, jaka jest nasza sytuacja i pytajmy Boga, co to ma być, bo ja miałam takie jedne święta pandemiczne, że najgłębiej przeżyłam to, że mogłam komuś zanieść na wycieraczkę trochę słodyczy, trochę dobroci i pomachać z daleka. I ja wiedziałam, że to było spotkanie człowieka z człowiekiem, a nie miało to aspektu akurat takiego kościelnego, ale był to wyraz miłości. Więc szukajmy nowych sposobów. A czy mogłabyś nam w praktyce powiedzieć, co zrobić albo co warto zrobić, może pierwszy raz w tym roku, żeby właśnie inaczej przeżyć tę niedzielę? Ja bym zachęcała do tego, żeby poczytać sobie o symbolice całego Triduum i Niedzieli Zmartwychwstania, żeby dać sobie miejsce na ciszę w Wielką Sobotę, bo właśnie to, co ty powiedziałeś o koszyczkach, to już jest taki harmider. Kiedy damy sobie ciszę, to niedziela też będzie inna. Po trzecie, pojednajmy się z tymi, z którymi jesteśmy niepojednani, bo to poszerza serce i daje miejsce na świętowanie. Czyli na przykład pójść do rodziców, do brata, siostry i powiedzieć: sorry, przepraszam, źle zrobiłem, tu cię zraniłem, tu, nie wiem, nie miałam czasu dla ciebie, tak? Tak. I podziękować też można, że może my jesteśmy za mało wdzięczni i nie doceniamy tego czasu, który mamy ze sobą, tylko uważamy, że to jest takie oczywiste i że tak już ma być. I zadbałabym też o taki czas sam na sam z Bogiem i ze wspólnotą Kościoła. Że jeżeli duchowo przeżyjemy to, co Kościół oferuje, to na pewno będą tego dobre owoce. Kochani, zachęcamy Was do tego. Ale się jeszcze widzimy. Oczywiście. No właśnie, jeszcze Cię podpytamy. Za tydzień się jeszcze widzimy, więc będziemy jeszcze tutaj mielić temat. Dzięki. Dziękuję bardzo. Kochani, korzystając z tego, że mamy święta wielkanocne, chcemy Wam złożyć najlepsze życzenia. Dużo miłości, radości ze zmartwychwstania, dobrego czasu z bliskimi, no i co? Pokoju w sercu. Kasiu, cóż tu więcej dodać? To chyba tylko tyle, że życzę Wam, żebyśmy się spotkali za tydzień. Och, to są dobre życzenia. Świętujcie teraz, a widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.